Muzyka klasyczna, utwory jazzowe i kompozycje Jerzego Dudusia Matuszkiewicza złożyły się na koncert Oddalasz się, poświęcony pamięci tego znakomitego kompozytora, jazzmena i wybitnego jaślanina. Na scenie Jasielskiego Domu Kultury wystąpili niemal wszyscy stypendyści ojca polskiego jazzu. Wydarzenie, które odbyło się w sobotę 6 listopada bieżącego roku, rozpoczęło 8 jazzmaty – Jasielskie Jazzowe Klimaty. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na koncert poświęcony pamięci Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, który odszedł od nas niedawno, którego odejście jest nie tylko ogromną stratą dla kultury polskiej, ale przede wszystkim też jest ogromną stratą dla nas, dla Jasła, dla Jaślan. Dlatego, że tak jak Duduś mówił o Jaśle i to, co zrobił dla kultury jasielskiej, świadczy niewątpliwie o tym, czym dla niego Jasło było, jak było ważne i jak głęboko zakorzenione w jego sercu. Jerzy Duduś Matuszkiewicz w wywiadach pytany o Jasło wspominał je z wielkim sentymentem i uczuciem. Podczas koncertu przypomniano dzięki taśmom archiwalnym, co o swoim rodzinnym mieście mówił artysta. Tak jak powiedziała pani dyrektor, Jerzy Dudusz Matuszkiewicz zawsze, w każdym wywiadzie, pytany o Jasło, wspominał go z wielkim sentymentem, z wielkim uczuciem. Artysty nie ma dzisiaj z nami, ale zostały dźwięki, zostały nagrania archiwalne, został też głos. Proszę, byście państwo zechcieli posłuchać, co w jednym z wywiadów mówił na temat Jasła. Zawsze przyjeżdżałem na lipiec, sierpień z mamą na wakacje do dziadków, do Jasła. Skorzystałem z uroków lata i z uroków tego, że mogłem się codziennie kąpać w innej rzece. A wody wtedy były czyściutkie. Nawet można było sobie zaryzykować, że się pije wodę po przygotowaniu z rzeki. Więc ja, urodzony w Jaśle, czyli jaślanin, dobrodzinny jasielski, był dla mnie ostoją cudownej radości, przygód i serdeczności rodzinnej. To byli moi dziadkowie, czyli rodzice mojej mamy. Dom rodzinny mojej matki, ja się tam właśnie urodziłem. Także w Jaśle rozpoczęła się przygoda kompozytora z muzyką, ponieważ rodzinny dom był bardzo muzykalny, o czym wielokrotnie wspominał w wywiadach sam artysta. Najpierw zainteresowała go muzyka rytmiczna, a następnie jazz. Miałem to szczęście, że się urodziłem w rodzinach zarówno ze strony matki, jak i ojca, bardzo muzykalnych. Właściwie wszyscy, całe pokolenie młode rodziny Matuszkiewiczów i rodziny Leżoniów, tak jak się nazywała moja matka, było wykształcone muzyczne. Interesowała mnie cały czas od początku samego, jak zacząłem jeszcze muzykować jako młody chłopak. Muzyka rytmiczna we mnie wzbudziło zainteresowanie to, nie to, co się odbywa drogą melodii, tylko to, co jest pod melodią, że coś tam dudni, że coś bije, że jest jakiś puls. To były motywy lekkie, zrytmizowane, melodyjne bardziej, bardziej wpadające w ucho. Natomiast w takim serialu jak Kolumbowie, gdzie była dramatyczna akcja i był to w ogóle dramat wojenny młodych ludzi, trzeba było się dostosować stylistyką muzyczną do tematu, więc rozwinąłem sobie taką fakturę muzyki właśnie w kierunku muzyki symfonicznej. Ponad 200 filmów z muzyką Jerzego Dudusia Matuszkiewicza znajduje się w archiwach polskiego kina. Są to filmy fabularne, dokumentalne, filmy szkolne, etiudy, jednym słowem mnóstwo materiałów, które dowodzą o aktywności kompozytorskiej jazzmena. Na scenie Jasielskiego Domu Kultury wystąpili niemal wszyscy stypendyści Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, a koncert poprowadził dziennikarz Polskiego Radia Rzeszów, Adam Głaczyński. Muzyczny wieczór rozpoczął występ Pauliny Pietruszy, na który złożyły się serenada Franciszka Schuberta oraz kompozycja własna Jesienny walc. Thank you.
Michał Babiarz, młody pianista z Jasła, laureat wielu konkursów fortepianowych, wykonał wariację na temat muzyki do filmu Zaklęte rewiry, skomponowanej przez Matuszkiewicza oraz utwory z repertuaru Igora Strawińskiego. Strony swoje wirtuozerskie umiejętności, ale także bardzo często organizujesz różnego rodzaju wydarzenia artystyczne. Dlaczego? Masz czas na to? No cóż, jak jest się muzykiem, to w muzykę wkłada się całe serce, prawda? A stąd pochodzę, to jest moje rodzinne miasto, tutaj się wychowałem, zacząłem naukę gry na fortepianie u pani profesor Jadwigi Błażowskiej. Brawa dla pani profesor. Pianista powrócił na scenę w duecie z Gabrielą Ross. Młodzi artyści wykonali kompozycję Claude'a Debussy'ego. Trzeba z czegoś rezygnować, z jakiegoś własnego, nie wiem, myślenia o muzyce, technice, na rzecz partnera, z którym się razem gra? Oczywiście technika jest bardzo ważna, tak czy siak, tu zarówno w grze solowej, jak i w kameralnej, chociaż tutaj jest bardzo ważna jakaś wspólna wizja utworu i po prostu, no czasami jest tak, że moja wizja może być inna niż Michała, więc tutaj po prostu się trzeba dogadać i że tak powiem, jedna osoba musi się trochę zgodzić na pomysł tej drugiej osoby i jest to bardzo ważne, bo no bez tego nie ma właściwie, nie można stworzyć dobrze zagranego utworu. Maciej Ochwat, uzdolniony akordeonista z Jasła, wykonał kompozycję Jana Sebastiana Bacha i Wiaczesława Siemionowa. W duecie z Karoliną Polak, wokalistką Jasielskiego Domu Kultury, wykonali kompozycję Jerzego Dudusia Matuszkiewicza do słów Wojciecha Młynarskiego La Valse di Mal z repertuaru Kaliny Jędrusik. To każdy tak naprawdę powinien wykształcić jakiś własny styl, sposób gry i właśnie tym powinien się odznaczać, a to, że jakaś konkretna komisja oceni nas w taki, a nie inny sposób, to nie jest najważniejszy wyznacznik na świecie. Dlatego moim zdaniem przez pewien okres czasu jest to jak najbardziej wskazane wręcz, ponieważ no, można też no, pozbierać troszkę pieniążków na instrument w ten sposób, ale... Wstrzymać mnie.
co nie miną ich dni, powoli płynie za mną w dal, a zima i dręczy mnie, i tak się źle mną opiekuje. Dla was zima, wesoły walczyk, co mnie zniszczyć chce. No mi się współpracuje bardzo dobrze. Nie mogło być innej odpowiedzi. No słuchajcie, ale kto w takim duecie, no nie chcę powiedzieć rządzi, ale jednak ma decydujące zdanie. Ten, kto trzyma instrument, czy ten, kto trzyma instrument tutaj właśnie? Głos jest jego instrumentem. Kto? Głos? Maciek, tak? Oddajesz to, Karolinie? Tak? Piotr Jaworski, student dyrygentury orkiestrowej w Wiedniu i ostatniego roku doktoratu na Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, wykonał utwory Franciszka Liszta, Giattano, Donizettiego. Dlaczego to jest bardziej ekscytujące dla człowieka muzyki? Czy ja wiem, obie rzeczy są ekscytujące. Decyzja trwała długo, jakieś 3 lata u mnie, poprzedzona długą analizą, rozmowami i tak dalej. Ostatnio wcześniej stwierdziłem, że lepiej się nadaje do tego w pewnym sensie. Adrian Bałucki wykonał utwór z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego Lubię wracać tam, gdzie byłem. Co cię naskna w nowe strony zacofany czas. Sto lat, sto spraw wciąga. Dawno zdecydowałeś, że śpiewanie jest twoją drogą życia, że to jest najważniejsza rzecz i że nie ma innej opcji. Tak. To co trzeba zrobić, żeby w tym dążeniu do takiej deklaracji wytrwać? Wierzyć w siebie. Po pierwsze. Myślę, że praca, co? To też. Kolejny stypendysta Jerzego Matuszkiewicza, Dawid Wojnarowicz, przy akompaniamencie Wojciecha Nowickiego, wykonał utwór Zakochani są wśród nas. Zakochani są wśród nas, zakochani pierwszy raz, tak po prostu bez pamięci zakochani. Mają po 20 lat, mają swój beztroski świat, swoje ścieżki, które plotą ich nieznane. Znają tylko kilka słów, kilka marzeń ze snów, romantyczni, nie dzisiejsi, między nami.
spośród spadających gwiazd. On i ona pierwszy raz zapatrzeni tylko w siebie, zakochani. Jeszcze szczęścia swego ukryć nie umieją, tego szczęścia, które odnaleźli dziś. Jeszcze wierzą, jeszcze łudzą się nadzieją, że to prawda, że tak zawsze musi być. Ze stypendium zaaranżowałem sobie studio i nagrywam, wysyłam online na różne konkursy i zdobywam nagrody. Super. A co śpiewałeś dla publiczności w Nowym Jorku? Piosenkę Każdemu wolno kochać, Sławka Poniatowskiego. Aleksandra Tocka, wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka i absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie obecnie jest wykładowcą, przy akompaniamencie Bartłomieja Tyburowskiego, pianisty, kompozytora i aranżera, studenta kompozycji i aranżacji Akademii Muzycznej w Katowicach, wykonała utwór do słów Agnieszki Osieckiej, do muzyki Jerzego Dudusia Matuszkiewicza pod tytułem W powietrzu wyrzeźbiłam twoją twarz, pochodzący z filmu Małżeństwo z rozsądku oraz kompozycję własną Zawołaj mnie, do słów Haliny Poświatowskiej. Podczas koncertu dziennikarz Adam Głaczyński rozmawiał z młodymi wykonawcami o ich muzycznej drodze, pasjach i planach na przyszłość. Adrian, Dawid powiedzieli, że nie wyobrażają sobie życia bez muzyki, że właściwie tylko to jest ta ścieżka, którą chcą wypełniać. To ja się zastanawiam, co ty sobie myślisz o wypowiedziach tak młodych ludzi? Przecież ty uczysz śpiewu teraz, ty uczysz. No uczę, ale nie jestem alfą i omegą, więc jeszcze sporo przede mną. Aha. Tak uważam. Śpiewanie czy uczenie jest trudniejsze? Jedno i drugie daje mi bardzo podobną, ogromną satysfakcję. No nie wiem, no lubię śpiewać i uczyć, więc... Trzeba mieć taki jakiś gen pedagogiczny w sobie? Uważam, że tak. Tak? Mhm. Trzeba to... Ja generalnie jestem osobą niecierpliwą, ale do dzieci, młodzieży, dorosłych, bo takich też mam w swym dorobku, mam ogromną cierpliwość, więc no takie podejście. Nie obyło się bez wspomnień związanych z bohaterem wieczoru. Na scenę zaproszony został również burmistrz miasta Jasła, który ciepło wspominał spotkanie z Jerzym Matuszkiewiczem. Drodzy Państwo, to przecież utwory jazzowe, ale także wiele piosenek, które już chyba kilka pokoleń nuciło, przypominając sobie, jak świetnie one brzmią. Ale to jakże charakterystyczna muzyka filmowa, że wystarcza zaledwie kilka taktów, aby w naszych oczach pojawiały się kadry z filmu. Drodzy Państwo, jak wspaniałym człowiekiem, jak wspaniałym promotorem naszego miasta był Jerzy Dudusz Matuszkiewicz,
tutaj już padło wiele słów. Ja tylko mogę potwierdzić, że rzeczywiście tak było. Odejście Jerzego Dudusia Matuszkiewicza to nie tylko strata dla naszej polskiej kultury, to także strata dla naszego miasta, gdyż był jego wspaniałym ambasadorem. Ale drodzy Państwo, ten dzisiejszy koncert, ci wspaniali młodzi ludzie, którzy byli na tej scenie, świadczą o tym, że mamy kolejnych ambasadorów. I dziękując im za dzisiejszy występ, jednocześnie życzę wielu sukcesów, aby kontynuowali to wspaniałe dzieło Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Miałem przyjemność spotkać pana Jerzego i przy tym spotkaniu miałem też możliwość zobaczyć, jak ciepłą osobą jest pan Jerzy, jak przede wszystkim zawsze mile wypowiada się na temat miasta. Spędziliśmy kilka godzin razem. No cóż, odszedł od nas, ale wierzę, że pamięć jego osoby zawsze pozostanie wśród naszych mieszkańców, ale przede wszystkim wśród tych młodych ludzi, którzy tak wiele bliskiego mają z muzyką. Na zakończenie tego znakomitego ponad dwugodzinnego muzycznego wieczoru Aleksandra Tocka i Bartłomiej Tyburowski wykonali tytułowy utwór tego wieczoru Oddalasz się, do słów Agnieszki Osieckiej i muzyki Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Przybyli na koncert, nagrodzili wszystkich młodych artystów gromkimi brawami. Bez wielkich dusz poczekasz mnie, a potem cóż, przekręcisz klucz, no i już, szczęścia brak, nadziei mniej, oddalasz się z dnia na dzień. Że to był dla Państwa miły wieczór. Bardzo dziękujemy Państwu. Mam nadzieję, że do zobaczenia, że ta kapitalna promocja młodych talentów będzie kontynuowana. Dziękuję Państwu bardzo. To był wielki zaszczyt dla mnie.